Zespole tymczasem Lukiniarz świetnie się zostawił Brazylijczyk. Zagranie do Cholewiaka, Mateusz Cholewiak, Cholewiak, Kostosz, Kostosz do Cholewiaka. Czy będzie szansa na strzał? Tak jest, Cholewiak, uderzenie i w ostatniej chwili z bramki wybija piłkę Harut. Ratuje teraz swój zespół przed utratą gola. Nie została, ale teraz jest bardzo duży błąd! Jakaż niewykorzystana sytuacja! Walerian Gwilia, bezpośrednio Gwilia, no opadała ta piłka, ale nie opadała tak, jak sam Gruzin by tego sobie życzył. Martinsz, on przy piłce ładnie mi rywala Kostosz, odskoczyła mu troszkę piłka, ale wyszło z tego ładne przechowanie do Lukiniasza. Lukiniasz już w 16. Kostosz, przepagarnego Kostosz, poprzeczka! Ale się to mogła być przepiękna bramka Kacpra Kostorza! Szansa teraz na dośrodkowanie, nieprzyjemna piłka, mamy kłopoty, jest jeszcze Oposu, ależ teraz troszeczkę z kłopotami, natomiast Proszelik piłkę przyjmuje i mamy od razu szansę na kontratak. Mateusz Proszelik rusza środkiem boiska, idzie mu w sukurs Paweł Wszołek, Proszelik, Proszelik, zagranie do Wszołka, Paweł Wszołek już w polu karnym, Wszołek dośrodkowanie, któż to zamknie, jest strzał Kafu, ale uderzenie zablokowane przez jednego z defensorów. Bardzo, bardzo powoli konstruuje kolejny atak. Może właśnie Weszą, który przecież lubi grać wysoko, który przecież znakomicie czuje się też na prawym skrzydle, rozpocznie coś konstruktywnego i teraz świetne podanie do Proszelika, jest Proszelik, jest kantę, jest gol! Bardzo dobrze teraz to Legioniści poklepali, troszeczkę uśpiliśmy czujność zespołu z Botoszanów, co wykorzystaliśmy, jak profesorowie fantastycznie wyprowadził tę piłkę Marka Weszowicz, duża też klasa maturze Proszelika, który mądrze przytrzymał futbolówkę, odegrał ją do wbiegającego Jose Kantę i mamy bramkę dla Legii Warszawy. Piłki nie przejęliśmy na zbyt długo, tracimy ją pod własnym polem karnym i ten, który wszedł na boisko, może nam zrobić za moment dużą krzywdę, jest strzał na bramkę, jest zablokowany i będzie niestety jedenastka. Te już nabiegają rywale na piłkę, jest strzał i niestety jest bramka, a więc Dugandzic. Kwadrans do końca tego spotkania. Spotkanie, które w zdecydowanej większości przypadków miało raczej momenty przestojów niż jakichś szaleńczych ataków, ale może teraz my to odmienimy. Weszowicz na Jose Kantę, jak było blisko teraz! Tylko, że teraz świetnie odzyskał futbolówkę Jose Kantę. Kantę, nieprzyjemna sytuacja do uderzenia, ale zdało jeszcze odegrać Rosołkowi. Rosołek do Kantę, jest strzał, jest, nie ma bramki! Gdzieś ta piłka po rękach Hankicia wypada na rzut rożny. Witaliśmy się już z gąską, a tymczasem w ostatniej chwili Torlo do futbolówki i parabolę zdołał zmienić austriacki golkiper. Wybita pod nogi Astis, Iniak Astis w kierunku Kafu, Kafu, ależ teraz może powalczyć o tę piłkę, Pyrdą, Pyrdą, ależ przywita się z Legią, nie tym razem, niestety znakomita interwencja tego, który przed momentem pojawił się na boisku, a więc Eduarda Papa. Zresztą ma gaz, zresztą ma rajd, Karbownik, sam Karbownik, oddaje tę piłkę Pyrdowi, Pyrdą, szansa na gola, ale oddaje piłkę Marko Weszowiczowi. Jest już Weszo przed polem karnym, Marko Weszowicz pada pod 16, nie ma spalonego, Paweł Wszołek, dośrodkowanie, pole karne i jest gol, tak jest, mamy wreszcie tę upragnioną bramkę, Jose Kantę, ale tak naprawdę on kończy tylko akcję, którą stworzył Pyrdą i Paweł Wszołek, a tak naprawdę, jeszcze byśmy bardziej cofnęli się, no to tutaj największe hołdy trzeba złożyć Michałowi Karbownikowi, a teraz piłka do Mosura, Mosur płasko ryzyko. Ryzykownie do Pyrdą, ale to ryzyko popłaciło. Rusza Piotr Pyrdą, Pyrdą, cały czas Pyrdą, wyłożona piłka Wszołkowi, on potrafi dośrodkować z całą pewnością. Pytanie tylko, czy da radę. Jeszcze włącza się Marko Weszowicz, Weszowicz do Pyrdą, Pyrdą! Ponad poprzeczką, ależ teraz złapał się za głowę, a nie, to bramka Szobił jeszcze na tę piłkę. No ja jestem na poziomie murawy i z mojej perspektywy wyglądałoby to tak, jakby odrobinę za wysoko uderzył, ale to po prostu bardzo dobra, przytomna interwencja Eduarda Papa. A w tym momencie jednak nie będzie miał już rumuński golkiper żadnej szansy na to, żeby zrobić z nią cokolwiek. Zakończyło się spotkanie na Cornelia Training Center. Legia Warszawa wygrywa z Botoszani 2-1. Bardzo dobra gra naszego zespołu.